Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a ty słuchasz podcastu rowerowego. Podcastu, w którym znajdziesz mnóstwo wkręconych historii, które powstają dzięki pasji połączonej z napędem, ramą, kołami, kierownicą, no i oczywiście osobą. Pomyślałam, że super będzie wykorzystać do tego rower, ponieważ ja rowerem dotrę w pewne przestrzenie, w które no, badacze nie docierają. Pani profesor z UJ-u. Wyszła zza biureczka, tak. Siadła na rower, tak. No i jedzie po Polsce. Środek Europy, Polska, dziewczynki nie chodzą do szkoły. Dziewczynki, które mieszkają w Polsce, nie chodzą do szkoły. Jak ty pojedziesz na konferencję taką, gdzie spotykasz się z pedagogami innymi w Polsce, to mówię, to jest ta wariantka od roweru. Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Jestem Gosia na Gravelu, czyli nazywam się Małgorzata Michel. Jestem pedagogzką, na co dzień pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim jako badaczka, akademiczka, naukowczyni. Jeżdżę na rowerze, jestem stypendystką kobiecej organizacji kolarskiej Babska Korba. W maju odbyłam wyprawę po niewidzialnej Polsce, po różnych miastach w Polsce, gdzie pracują organizacje pozarządowe z dziećmi na ulicy. Moim celem było pokazanie, że w Polsce są dzieci ulicy i wspieram wszystkie kobiety jeżdżące w Polsce na rowerach. Ile masz rowerów? Ja mam jeden rower. I co to jest za rower? To jest rower Gravel Argon 18 Dark Matter, mój książę, przyjaciel. Dzień dobry, witam w podcaście rowerowym, kolejnym, tym razem znowu potrójnym. Dzień dobry Małgorzato, jak się masz? Dzień dobry, cześć. Bardzo dobrze, mamy drugą połowę września, pogoda sierpniowa, także nic tylko wsiadać na rower. Słyszałem, i jechać. Że właśnie rower w bagażniku. Tak, rower w bagażniku, bo odebrałam wczoraj z serwisu, nowe opony. Niedługo będę próbować. Reklamujemy serwis? Tak, to powiem od razu, ponieważ to jest sklep Vertical w Zabierzowie. Chciałam sobie to odłożyć na deser, z tego też powodu, że Vertical był jednym ze sponsorów mojej wyprawy rowerowej. Mhm. Ale jeśli nie już ma co, teraz... Nie ma co odkładać. Sklep Ultra Adventure pozdrawia sklep Vertical i dokonało się. Jadąc tutaj, stwierdziłem, że muszę zrobić zadanie domowe. Wpisać twoje imię, nazwisko w YouTube'a i posłuchać, co ty w ogóle robisz, bo wiesz, jakby złapaliśmy się dzięki naszej wspólnej znajomej Magdzie Kisel, tak? Tak. Magda napisała do mnie, tak. Ej, tutaj pa jaka laska, pa co robi i tam jeszcze jest rower w tym, no nie? Mówię, więc bierz. No to mówię, dobra, no i tak się umawiali, aż w końcu się stało, no nie? To co ty tak naprawdę robisz? W sensie, bo ten rower chce, żebyśmy tak doszli do tego, że ten rower jest potrzebny, ale... Co ty robisz? Na pewno dojdziemy do roweru, tylko ja teraz mam problem z tym, jak w ogóle to oddzielać, bo moje życie to jest taka układanka, gdzie wszystko się ze sobą zazębia. Natomiast, żeby to jakoś ułożyć, tak właśnie po naukowemu, jako że jestem naukowczynią, pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, jestem pedagogzką resocjalizacyjną, zajmuję się pisaniem artykułów naukowych, książek, badaniem, głównie aktywności dzieci, młodzieży w przestrzeni ulicy, czyli badaniem też przestępczości miejskiej, która jest realizowana czy w jakiś sposób dokonywana przez osoby nieletnie. Okej. To pytanie w związku z drugie, z moim zadaniem domowym jest takie. Rozumiem, że mówimy dzieci ulicy, jak już trochę się douczyłem tego, czym się zajmujesz, to rozumiem, że są to dzieci, które nie mają domu. W sensie domu, mm-hmm. Nie w sensie fizycznym, tylko domu w sensie takiej opieki, bezpiecznego miejsca i tak dalej. Czy to mm-hmm. o to chodzi? Tak, i dziękuję ci, że też tak to powiedziałeś, dlatego że takie stereotypowe myślenie o dzieciach ulicy to jest takie myślenie, że dziecko rodzi się fizycznie na ulicy, na tej ulicy żyje i na tej ulicy umiera, nie mając domu, albo mając coś przypominającego dom i zwykle mamy na myśli jakieś slumsy, fawele w Brazylii, a to nie jest do końca tak, dlatego że UNICEF i inne organizacje zajmujące się dziećmi definiują dzieci ulicy jako właśnie osoby do 18 roku życia, które swoje główne potrzeby realizują w przestrzeni ulicy. Bo wbrew pozorom i tego, co wszyscy myślą, to nie jest tak, że dzieci ulicy to są takie biedne dzieci, które nie mają gdzie się podziać, tylko raczej to są dzieci, które są niezaopiekowane.
Tak, one są czasami biedne w sensie takiego ubóstwa. Materialnego, tak. Materialnego ale... też, ale też takiego moralnego, etycznego. Pochodzą z ubogich środowisk w sensie takiej wydolności życiowej. No nie chcę tutaj politykować, dlatego że troszeczkę sytuacja dotycząca zasiłków na rodziny troszeczkę zmieniła tą sytuację rodzin ubogich w Polsce, ale ona jej nie zmieniła w taki sposób, jakbyśmy chcieli, czyli te rodziny dalej zostały niewydolne, co się przekłada na to, że na przykład nie wiedzą, jak te pieniądze wydawać. Mhm. I de facto nie trafiają harnasia. One... Tak, czyli one... ile możesz kupić harnasi za 500 zł? Na przykład właśnie. I de facto one nie trafiają do dzieci. Czyli efektem tego jest to, że dzieci dalej nie mają butów na zimę, nie mają kurtki, albo chodzą no, po prostu zaniedbane fizycznie, chodzą głodne. I mówimy tutaj o Polsce. I mówimy tu o Krakowie, tak? Również o Krakowie, ale mówimy też o innych miastach w Polsce. Mhm. I teraz, żeby tak na sam wstęp zajawić krótko ten rower. On jest dla ciebie pretekstem do tego, żeby prowadzić badania, bo jak rozumiem, jak śledzę to, co robisz i cieszę się, że nie zaczęliśmy nagrywać od razu po tym, jak Magda powiedziała, ej, super laska, nagrywaj, tylko że ja miałem czas pokonsumować to, co publikujesz. I jak ja to rozumiem, to dla ciebie gravel, rower i profil Gosia na gravelu, tak się nazywa? Tak, tak. On jest po to, może być też pretekstem do tego, żeby docierać w miejsca, w które ty tak naprawdę chcesz ze swoją, że tak powiem, metodą badawczą i zainteresowaniem dotrzeć. To jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Rower to pretekst i bardzo mi się to w ogóle podoba. Pomyślałam sobie w pewnym momencie, żeby połączyć swoje hobby, swoją pasję życiową i sposób spędzania czasu wolnego z tym, co robię zawodowo. I pomyślałam, że super będzie wykorzystać do tego rower, ponieważ ja rowerem dotrę w pewne przestrzenie, w które no, badacze nie docierają, a z drugiej strony rower jest też na tyle atrakcyjny, że ja będę miała czym zainteresować dzieci, z którymi na przykład będę chciała rozmawiać albo spędzać czas, żeby się coś dowiedzieć o ich życiu. I rower okazał się tutaj znakomitym pretekstem do tego, żeby wejść w świat tych dzieci w przestrzeni ulicy w Polsce. Co to jest za świat? Świat dziecka ulicy w Polsce to jest świat, gdzie najczęściej są matki, bardzo rzadko są ojcowie, albo są jacyś wujkowie, albo są jacyś panowie, którzy się pojawiają w miejscu zamieszkania, bo nie zawsze to jest dom. No więc jest matka. Ta matka zwykle się stara, no ale bywa różnie, bo to są często panie, które no, mają problem z takimi podstawowymi jakimiś czynnościami też domowymi i z opieką nad dzieckiem. Świat dziecka ulicy w Polsce to jest też taki świat, gdzie większość czasu spędza się w przestrzeni ulicy, od rana do wieczora, nie tylko w wakacje, ale również w ciągu roku szkolnego, bo często jest tak, że dzieci te dzieci akurat do szkoły zdarza się, że nie chodzą, albo mają duże zaległości, dużo opuszczają, no więc spędzają ten czas w przestrzeni podwórek, gdzieś na strychach, w piwnicach, w jakichś komórkach, na Śląsku są to różnego rodzaju też pustostany, no i tam robią różne ciekawe rzeczy. Te ciekawe rzeczy to jest na przykład zabawa z dychłymi gołębiami, albo zabijanie szczura, męczenie kota, bieganie bez celu. No, różne takie zabawy sobie wymyślają. Fajnie to tłumaczysz, bo wiesz, jak usłyszałem dziecko ulicy i tak usłyszałem krótką definicję, to sobie myślę, to ja w tych latach 90. to też byłem takie dziecko ulicy, no nie? W sensie po prostu, nie wiem Marcin, jak ty wiesz, ale myśmy spędzali cały dzień na zewnątrz i że nie będę się przyznawał do tych rzeczy, tak powiem, złapania szczura czy gołębia, ale wiesz, no robiliśmy mnóstwo rzeczy, które dla nas były fajne. Ale próbowałeś też wydrzeć taki czas dla siebie, czyli wyjść z domu, żeby coś porobić, pokopać piłkę. Ja się rozumiem, przecież ja wychodziłem z innej, jakby motywacja była zupełnie inna do wyjścia z domu. Mm-hmm. Nie wychodziłem z niego, bo było mi w nim źle, tylko wychodziłem z niego, bo tam były te wszystkie fajne rzeczy. No, nie? Tak, no właśnie chciałam ci też zadać w związku z tym takie pytanie, czy bałeś się wracać później do domu, albo czy no, jak... No to jasne, weź przywal oponą ze stara w samochód okay. sąsiadowi i potem się nie bój wracać, okay. No wiesz, co cię czeka. Ale nie, rozumiem, to jest, wiesz, to jest... Nie miałeś strachu, lęku powrotu do domu, wiedziałeś, że cię spotka kara, jak odwaliłeś gruby numer. Nie bałem się rodziców, numer, ale nie? Wiedziałem, że będą konsekwencje pewnych rzeczy. No, ja rozumiem, że to jest zupełnie inne pole, ale wiesz, co mnie zaskoczyło? I też myślę, że mówiłaś o tym w jednym z wywiadów, że
tak naprawdę tych sytuacji nie widać. Ja widziałem dzieci na ulicy, wiesz, w Turcji, gdzie rzucały we mnie kamieniami, jak sobie gdzieś tam poszedłem w taki rejon, w których one uważały, że to jest ich rejon, tak? Widziałem dzieci na ulicy w Stanach, widziałem dzieci na ulicy w Grecji, nie widziałem dzieci na ulicy w Krakowie, ale tylko fajnie, że tłumaczy, że dzieci ulicy to niekoniecznie są dzieci, które, wiesz, jakby mieszkają na tej ulicy fizycznie, tylko są tak pozbawione... Tylko ich dom, to bytowanie jest na ulicy, tak? To taki inny świat. Tak, tam zaspokajają potrzeby, też takie potrzeby, które nie są potrzebami materialnymi. To są socjalne rzeczy, takie socjalne, ale też takie psychologiczne, chęć bycia ważnym dla kogoś. A chcesz się zwrócić na... Taka bezpieczna przystań, niekoniecznie będąca bezpieczną. Tak, tak, tak. No właśnie chcę zwrócić też na to uwagę, że to są też dzieci, które często nie mają domu, choć oficjalnie nie ma w Polsce dzieci bezdomnych, ale dla mnie dziecko, które mieszka w schronisku dla ofiar przemocy ze swoją mamą, w nocy uciekła z domu ze swoim synem. To tak naprawdę nie ma domu. I to są też takie dzieci. I takie dzieci też spotkałam, wstydzące się przyznać, gdzie mieszkają, bo mieszkają w schronisku dla ofiar. To są też dzieci, które mieszkają w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności. W niektórych schroniskach są wydzielone takie miejsca, gdzie można przebywać z dzieckiem, więc tak naprawdę to są dzieci bezdomne. I one na przykład jak chodzą do szkoły, to zaraz po szkole przychodzą w miejsce, gdzie mogą się przez chwilę poczuć bezpiecznie przy osobie dorosłej i często taką osobą jest na przykład pedagog ulicy, streetworker. Właśnie chodziło mi o to wyjaśnienie tego słowa streetworker, bo ja sam nie do końca, oczywiście nie do końca rozumiałem, o co chodzi. To ma jakby pedagog ulicy, tak? Tak. Co taka osoba robi? Tak. To jest osoba, która spędza z dzieckiem czas w przestrzeni ulicy, w jego przestrzeni, więc jest gościem na tych wszystkich podwórkach, bramach, ulicach, w których przebywają grupy dzieci ulicy. Nie chcę używać tu słowa bandy, bo to są takie bandy dzieci, ale może słowo banda brzmi trochę negatywnie. Ja miałem bandę, byłem z niej dumny. Ale to są takie bandy, tak, no to są bandy. Ja piszę też o gangach. Nie policjant. No to nie jest policjant. Nie, dlatego... nie, właśnie mówię, trochę taki dzielnicowy, ale nie policjant, czyli ktoś, kto zna środowisko, wie, tak, w których miejscach te dzieci przebywają, czyli ma dobre rozeznanie. Nie może się zawęzić do dzielnicy jednej danej, bo tych dzieci jest trochę więcej w całym mieście, więc jakby jego rozeznanie terenu musi być dużo większe, tak? Tak. I spełnia tą funkcję tego takiego... społecznego wychowawcy, tak? Kogoś, można któremu tak one powiedzieć. Mogą zaufać, tak? Można tak powiedzieć, ale też zasada w pracy jest taka, że zwykle chodzimy w te same miejsca. W te miejsca, gdzie dzieci się, właśnie te bandy dzieci się spotykają, bo to są zwykle albo jakieś bloki socjalne, albo jakieś takie przestrzenie, na przykład w Krakowie to są głównie przestrzenie na obrzeżach Krakowa, bo też jest taka tendencja polityk miejskich, że osoby ubogie się wyrzuca, no mówiąc wprost, gdzieś na obrzeżach miasta. No, ja mieszkałem w okolicy takiego, takiego bloku. Tak, i jakby, tak. No tak. Tak, to widzisz, jeżdżąc na ustawce, poruszamy się po obrzeżach miasta i tak jakby to jest widoczne i myślę, że każdy jakby się zastanowił i zatrzymał na chwilę, to by dostrzegł trochę więcej, ale co robimy? No przejeżdżamy dalej, tak? Starasz się tego na co dzień nie widzieć. A ty nie przejeżdżasz dalej. Wiesz, właśnie to jest fajne. A ona zostaje, tak? My jedziemy dalej, bo szukasz tych widoków, bo ma być fajnie, bo to gravel. A Gosia zostaje w tym miejscu. Ja zostaję i to, co powiedziałeś na przykład o rzucaniu kamieniami, to jest tak, że dzieci bardzo często rzucają kamieniami i streetworkerki na przykład w Krakowie miały taką sytuację, jak po pandemii wróciły na podwórko i zostały obrzucone przez dzieci kamieniami, bo to są dzieci, które trochę inaczej się zachowują, niż my sobie wyobrażamy zachowania dzieci. To nie jest tak, że ta agresja dzieci. To jest jedyny sposób komunikacji się Jasne, z zewnętrznym. To jest niekoniecznie absolutnie... agresja, to jest ich sposób na wyrażanie emocji. One sobie po prostu tak z tym radzą. A inaczej, nie umią sobie poradzić inaczej. Tak, to jest też wyrażenie złości na świat, bo wyobraźcie sobie, no zapytałam się, czy ty się bałeś wracać do domu. Dzieci się często boją wracać do domu, bo pijany tata, bo nie wiadomo, co w tym domu zastaną, którego wujka, tak? Bo na przykład nie będzie jedzenia, bo mama będzie krzyczeć. Dzieci o tym opowiadają. Ostatnio jak byłam na bytomskim Bobrku, dzieci mi opowiadały, jakim słownictwem
dzieciństwem rodzice się do nich zwracają. Po prostu te dzieci są no, bardzo brzydko traktowane przez osoby dorosłe. One się boją wrócić do domu. One odwlekają ten czas, kiedy po prostu do tego domu wrócą. Robi się ciemno. Żeby być jak najkrócej. Robi się ciemno, a one jeszcze przedłużają ten czas powrotu, bo on jest dla nich po prostu trudny. O, powiedz mi, jak taki twój rower, jak rozumiem, że to taka rowerowa wyprawa badawcza. Tak. Etnografia rowerowa wręcz bym powiedziała. Ładnie brzmi. Super. Powiedz mi, jak to wygląda. Ja muszę zacząć też od tego trochę, że ja planowałam tę wyprawę rowerową z racji faktu, że ja wygrałam stypendium, więc mi było łatwiej, bo ja miałam punkty, do których chcę trafić. I to były takie punkty, gdzie pracują organizacje pozarządowe zajmujące się tymi dziećmi w przestrzeni ulicy. I jest kilkanaście takich organizacji w Polsce. Ja sobie wybrałam kilka i do nich trafiłam. Więc wcześniej kontaktowałam się ze streetworkerkami i streetworkerami. Oni też wiedzieli, że ja przyjadę, więc to nie było takie z zaskoczenia, że ja nagle wpadam na gravelu i jestem. Też dzieci były, nie zawsze, ale czasami przygotowywane do tego, że ja przyjadę, więc na przykład w Raciborzu zastałam tablicę z takimi wierszykami o mnie, dzieci rysowały rowery, w Katowicach w takim Domu Aniołów na przykład był tydzień rowerowy wtedy, więc myśmy dużo rozmawiali o rowerach, promowali taki styl życia. W Bielsku też jest tak, że dzieci mają rowery od sponsorów, więc mogliśmy trochę o tych rowerach porozmawiać, trochę pooglądać, jak je przygotować do sezonu na przykład, tak? Dzieci się chwaliły, gdzie jeżdżą na wycieczki ze streetworkerami, więc to był taki bardzo rowerowy po prostu flow majowy, więc ta moja podróż no, miała punkty zaczepienia i była zaplanowana. Okej, okay. No ale dobra, budzisz się rano. No, nie w Krakowie? Nie, zwykle spałam właśnie w placówkach wsparcia dziennego. To są takie miejsca prowadzone przez streetworkerów, gdzie dzieci dostają ciepły posiłek, bo po prostu są dzieci, które są głodne cały czas. No, są głodne, bo nie jedzą obiadów, tak? I to jest czasami jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Dostają coś tam ciepłego do picia i są organizowane zajęcia. To jest tak, że dzieci z ulicy przychodzą po prostu do tego miejsca. Jak chcą, to przychodzą, jak chcą, to zostają na ulicy, streetworkerzy do nich wychodzą. Ci ludzie mają sposoby na to, żeby jakąś ofertą zabawy, wycieczki, czegoś, co jest atrakcyjne dla tych dzieci, czasami przyciągnąć ich. Tak, czasami po prostu rozmowy czy pobycia razem, bo nieraz była taka sytuacja, że sobie po prostu leżeliśmy na, nie wiem, jakichś materacach i sobie z dziećmi rozmawialiśmy, ale są też takie organizacje, które nie mają tych placówek i tylko pracują w przestrzeni ulicy. No i co? Ja spałam w tych placówkach i zwykle jest tak, że koło 13-14 schodzą się dzieci, one przychodzą, najpierw dostają jedzenie i później są jakieś zajęcia. Myśmy dużo wychodzili na ulicę, na przykład w Raciborzu z taką metodą pracy, która się nazywa mobilna szkoła. To jest ta belgijska metoda. Tak, to jest ta belgijska metoda, tak? Mobile school, tak. I to też jest ciekawa sytuacja, ponieważ dzieci mają ogromne trudności z nauką z powodu różnych deficytów, mają bardzo różne diagnozy, tak? To wszyscy pedagodzy i nauczyciele uwielbiają diagnozy, tylko później nie bardzo wiadomo, jak tylko z takim dzieckiem. Nie? Dokładnie. Natomiast mobilna szkoła jest fantastycznym narzędziem, które też myślę, że w czasach pandemii spełniło swoje zadanie kontaktu dziecka z przestrzenią edukacji. To ja wrócę do tego gravela. Wstajesz rano, jest spakowany i jedziesz. Masz jakieś punkty. Rozumiem, że no, pakujesz go dość standardowo, no bo pewnie... Najpierw kawa. Tak, no, ale jakby wstajesz w domu rano i mówisz tak, dobra, dzisiaj zaczyna się wyprawa. I co? I jak to wygląda? Jak sobie to zorganizowałaś? Bo to wiesz, jakby to, że jest tutaj taki kolega harpagan, co jeździ co drugi dzień, to ja rozumiem, tak? Ale wiesz, jakby pani profesor z UJ-u wyszła zza biureczka, siadła na rower, no i jedzie po Polsce, no nie? No come on, jakby wiesz, myślę, że dla słuchaczy to może być super interesujące w tym kontekście, nie? Bo są ludzie, którzy mówią, że nie da się do pracy jeździć rowerem, tak? Tak. A ona jeździ codziennie do pracy rowerem. Prawie dokładnie tak to wyglądało. Mówię prawie, dlatego że ja się do tej wyprawy przygotowywałam, bo ja miałam świadomość faktu, że ja spędzę miesiąc poza domem i nie zawsze wiem, gdzie będę spała.
No i musiałam się do tego przygotować, bo mój cały dobytek to było tylko to, co w sakwach rowerowych. No więc musiałam trochę przynajmniej wiedzieć, co ja chcę. Zostawiłam w domu laptopa, zostawiłam książki, miałam ten jeden notesik przy sobie z długopisem, który mam tutaj. Wzięłam go jako talizman. Tu jest bardzo dużo wiedzy w tym notesiku. Wzięłam śpiwór, wzięłam tak turystyczny aeropres do parzenia kawy, wzięłam paczkę kawy od moich sponsorów Coffee & Sun, bo byli tak super, że mi zasponsorowali kawę. Wzięłam dwa komplety ciuchów rowerowych na przebranie i nic więcej mi się właściwie nie zmieściło i do tych sakw. Bikepackingowo. I po prostu nadeszła sobota, ja miałam już sakwy spakowane, więc zamontowałam je na rower. Bardzo się ociągałam, żeby z tego domu mojego wyjechać, bo sobie myślę, o rany, nie będzie mnie miesiąc, ale okej, dobra. Wdech, wydech, zniosłam rower na dół, no i po prostu pojechałam, tak jak mi GPS pokazywał. O rany, no i właśnie a propos GPS-a, okazało się, że ja w ogóle mam problem z obsługiwaniem map. Oj tam. I tam w ogóle wszystko było nie tak, jak ale już umiesz, jak, tak? Tak, już umiem. Dalej już wiedziałaś, ogarnęłam wszystko na wyprawie, wszystkiego się uczyłam po prostu po drodze. Wiedziałam, że w pierwszy dzień mam dojechać do Bielska. Wiedziałam, że mam spać w placówce wsparcia dziennego, a co dalej będzie, to już po prostu zostawiłam bozili gravelowej. Taka dygresja co do tego notatnika twojego, to nie wiem, czy wiecie, jak powstawały wiersze Szymborskiej. Ona podsłuchiwała ludzi, miała taki notatnik i spisywała to w restauracjach czy tam w kawiarniach. I potem jest cała ta seria tych wierszy podsłuchanych. O proszę. To jest podobna, analogiczna sytuacja. To mnie zaskakuje ostatnio po prostu. Ja coś wrzucam, on mi pisze komentarz i mówię, what? Widzisz? Nie jestem taki zły, jak wszyscy mówią. Też się uczę. Poznajmy tych wszystkich i przekonajmy ich do tego, że tak nie jest. Niech hejtują, ja dalej będę się uczył. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Tak, no to ten notesik służył mi do zapisywania tu ołówkiem, długopisem, co miałam pod ręką, gdzieś tam leżąc wieczorem w śpiworze, bo to też nie było tak, że ja spałam na jakichś zawsze ekstra wypasionych wrócić, łóżkach. Tak, notatek. Tak, to były zwykle jakieś materace, w Katowicach na dywanie, gdzieś tam spałam w gabinecie logopedy, ale no i co? No i przychodzi ten moment w ciągu dnia, kiedy przychodzą dzieci ze szkoły, na przykład ze szkoły, no albo skądś, zakładamy, że ze szkoły, chociaż przychodzą z różnych miejsc z ulicy. A czy część tych dzieci chociaż przyjeżdża rowerami? Jest jakby tak, zdarzyło się, czasami się zdarza, że przyjeżdżają na rowerach, ale bardzo rzadko, dlatego że po prostu one nie mają swoich rowerów, bo żaden rodzic nie wpadł na pomysł, żeby dziecku kupić rower, więc te rowery zwykle są w placówce i one gdzieś tam na nich czekają. No i się zaczynają od progu brzydkie słowa. Nie chcę tutaj mówić, jakim słownictwem się ludzie posługują, więc ja tak, mojego wewnętrznego pedagoga zostawiam gdzieś tam bardzo daleko. Został przy biurku w domu, no a ja słucham, wysłuchuję słownictwa, co mówią dzieci, że gdzieś tam był przypał, komuś coś tam zrobili, zwykle to są historie jakieś o jakiejś, nie wiem, agresywnym zachowaniu, o tym, że ktoś im dokuczył. Widziałam sobie dyskusję, czym się różni spliff od blanta i od jointa, nie? Też, oczywiście. Jakie życie, taki rap! A to się wącha, czy daje w żyły? Się wciera. No i co? No i się zaczyna. No więc zwykle jest tak, że najpierw budziłam jakieś zainteresowanie, a to panie jest tą jeżdżącą na rowerze. Ja mówię, no tak, to ja. Ja po prostu sobie siedziałam i czekałam, aż dzieci powolutku zaczną się też ze mną oswajać i no, czyli trochę musisz mieć taką funkcję jak Tony Halik. Trochę tak. Bo czyli tak jakby zaczynasz być w tym środowisku. Na początku jest to dziwne, potem wzbudzasz sensację, potem to normalnieje, a na koniec zaczynają z tobą gadać. Tak. I to jest ten moment, kiedy zaczyna się twoja praca. Tak, ja też zawsze, ja zadaję zawsze takie naiwne pytania, a po co to masz, a czemu to tak robisz? I dzieci w to wchodzą i sobie po prostu opowiadamy różne rzeczy. Myślę, że to jest też to, że ty wykazujesz zainteresowanie w ich kierunku. To może być taki duży, jakby znaczy, to ładnie powiedzieć, w końcu ich buy słucha. In. Tak, że wiesz, że ty masz ochotę go wysłuchać. Ale chciałem zapytać o coś innego, no bo jedziesz rowerem miesiąc, to jest wysiłek fizyczny spory. Tak. Ale... to jakby jesteśmy w stanie gdzieś określić. Nie robi nawet 100 kilometrów. Jaki wysiłek? Proszę. W ciągu dnia nie robię. No, ale jedzie tylko do pracy.
Ale na to nakładasz... Na Mazury. Na to nakładasz, moim zdaniem, ogromny wysiłek psychiczny, tak? Ja nie wyobrażam sobie wejść do takiej placówki. Pewnie jestem nieprzygotowany w ogóle do tego, tak? Jakby ani psychicznie, ani, wiesz, życiowo. Nie mam żadnego, że tak powiem, żadnej obrony do tego, żeby wejść w takie środowisko i się nie popłakać w nim. No nie, wiesz, jakby, ja myślę, że jakbym tam wszedł, posłuchał tych historii, to bym się popłakał i tydzień wziął L4. Ale ja też L4, płaczę, no ale ja też płaczę. Ja bardzo często wieczorami płakałam. Ja bardzo często głos mi się załamywał, jak rozmawiałam z dziećmi, bo teraz też streetworkerzy pracują z dziećmi ukraińskimi i bardzo często jest tak, że one mówiły o wojnie. Ja oczywiście miałam łzy, ja bardzo, ja się nie wstydzę łez. Czyli z opowieści nie wycinasz tych historii o emocjach. Nie, nie próbujesz dać tylko tego dobrego obrazu tej pracy i że jest tak super i nie jest super. Świat na nowe. Słuchajcie, nie jest super. Ja bym nie chciała tak... Bo ja miałam misję pokazać tą niewidzialną Polskę, pokazać, że te dzieci w Polsce są. Słuchajcie, ja nie chcę tego pokazywać, ale zacytuję klasyka, ja nie chcę, ale muszę. No słuchajcie, no te dzieci po prostu są. To są takie historie, które się w głowie ludziom nie mieszczą. W Polsce mamy bezdomne, biedne dzieci. Tak, to są historie, które się w głowach ludziom nie mieszczą. Trochę inna kategoria niż jak jest w Rosji, masz tych bezprzyzornych. Nie, to nie są bezprzyzorni. No właśnie, bo tak, czego ludzie nie rozumieją, czego ja doświadczyłem teraz będąc w Kazachstanie i w Kirgistanie i takie dzieci tam są. Takie fizyczne dzieci ulicy, które naprawdę nie mają rodziców i no nie mają domu. No to one tam po kanałach mieszkają, tak? Nie? Tak. Znaczy wiesz, bo ja nie wiem, czy możemy nazwać domem na Bobrku w Gliwicach jakiś pustostan, stary familog, gdzie w ogóle, nie wiem, cały dach jest popalony. Właściwie okien. Tam nie ma okien i jest jedno mieszkanie, gdzie wiesz, gdzie ktoś mieszka, bo wiszą dziecięce ciuszki na zewnątrz, no i są firanki, więc domyślasz się, że tam ktoś mieszka i są to dzieci. Ale ja nie wiem, czy to jest dom. Do tego chcę nawiązać, jakbyśmy byliśmy w Kirgistanie, zjeżdżaliśmy do jakichś dolin i tak dalej i Władek miał taką umiejętność wypatrywania domów, pustostanów, w których ludzie mieszkają. Potem się nauczyłem tego, co on, ale ten początek, jak on to robi, mówi, tam wiszą ciuchy, tu się gdzieś suszy, jest sznurek od prania, który gdyby to był pustostan, to by tego sznurka już dawno nie było. On miał taką umiejętność znajdowania tego. Wiesz, no bo tam stamtąd braliśmy z kolei wodę. No, ludzie zostawiają znaki, dzieci też zostawiają znaki. Jak jesteś na strychu pustostanu i widzisz na przykład kiepy z papierosów, resztki jointów, jakieś butelki, nie wiem co tam jeszcze, zapalniczkę, to wiesz, znicze, że tutaj dzieci... Światło, tak, znicze. To wiesz, że tu dzieci mają melinę swoją, nie? Tak. To no jest tak. To. Tak. Chciałem zapytać, jak ty zarządzasz swoim wysiłkiem, tym psychicznym i fizycznym w ciągu takiego miesiąca? Bo wiesz, jakby ja uważam, że jak człowiek jest tak, wiesz, psychicznie taki, wiesz, na lajcie jadę, oglądam sobie ładne krajobrazy i tak dalej, no to fizycznie jakoś dam radę, no nie? A tu wiesz, masz trudną psychicznie pracę, robisz do tego jeszcze badanie, masz stypendium, jesteś w pracy, a tu jeszcze trzeba jechać. Jak ty to balansowałeś? Bo podejrzewam, że... Kiedy odpoczynek? Tak. Co jest odpoczynkiem dla ciebie? No, zarządzanie odpoczynkiem to jest w ogóle super temat w takiej sytuacji. W ogóle na wyprawie rowerowej to jest temat, a co dopiero jeszcze z tym takim bagażem emocji. No, ja miałam tak, że jak tylko mogłam, to się izolowałam od ludzi. Ja odpoczywam, tak, uciekam, emigruję wewnętrznie. Ja po prostu się chowam do swojego śpiwora i ja potrzebuję mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie. I na przykład po takim intensywnym dniu z dziećmi na ulicy, to jest, słuchajcie, ja nawet nie wiem, z czym ja to mogę porównać, ale to jest taki poziom bodźców, zapachów, no brzydkich też zapachów często, jakichś takich historii, które się wymykają wszystkim waszym w ogóle wyobrażeniom o zapachu, ale też o tym, co na przykład media nam mówią o trosce o rodzinie w Polsce, że no po prostu chowasz się w tym śpiworze i po prostu wiesz, o 20 ty już śpisz, tak? Budzisz się rano, kawka, jakiś spacer. Ja po prostu się czasami odganiam od ludzi jak od much, bo muszę mieć przestrzeń dla siebie, żeby sobie ułożyć to, że dziecko mi na przykład powiedziało, że kolejny raz ma wszy. Tak, ostatnio dziewczynka z krótkimi włosami i wszystkie dzieci, proszę pani, ona ma wszy, czy może jej pani zrobić warkoczyka z takich nitek? No więc ja tak, no okej, a dzieci się oczywiście śmieją,
śmieją z siebie, tak? Więc ja mówię, ręka w górę, kto nigdy nie miał w życiu wszy na głowie, a ręka w górę, kto miał, no to ja też podnoszę do góry. Jak dzieci zobaczyły, że ja podniosłam rękę do góry, że też miałam wszy, no to troszeczkę jak gdyby przewentywalowaliśmy ten temat i można było o wszach na głowie mówić. I słuchajcie, to są takie tematy. Więc rozmawiajcie miesiąc o wszach na głowie, o pijanych ojcach, o przeklinających matkach, puszczających się, no nie wiem, to... A czy to jest taka historia, która ci tak totalnie przerosła, taka, że wiesz, której możesz opowiedzieć? Że byłaś. Wiecie co, są ciekawe historie też, bo ja często spotykałam mniejszości romskie i diaspory romskie na tych podwórkach, bo no, to jest też taka specyfika tej społeczności, że oni gdzieś tam sobie w pustostanach szukają swojego miejsca. No i dziewczynki, które do szkoły nie chodzą. Dla mnie to jest, słuchajcie, środek Europy, Polska, dziewczynki nie chodzą do szkoły. Dziewczynki, które mieszkają w Polsce, nie chodzą do szkoły. I nastolatka, która ma super talent plastyczny, podpytujemy babcię, czy ta dziewczynka pójdzie do szkoły. Babcia mówi, nie, ona jutro idzie do pracy, no i pokazuje nam stanik, że tam będzie pieniądze chować, które ta dziewczynka jej przyniesie do domu, nie? Czyli dla mnie to jest mocne, że nastolatki nie chodzą do szkoły, dzieci nie chodzą do szkoły, dziewczynki, nie mówię o chłopcach, bo akurat specyfika tej społeczności. Dzieci z taką próchnicą, której nigdy w życiu wcześniej nie widziałam. Ja po prostu nie widziałam takiej próchnicy jak u tych dzieci, które spotykałam na mojej drodze. Walki o tosta. Chłopczyk zrobił piramidę z tostów, jak dziewczyny streetworkerki przyniosły tosty na stół. Drugi chłopczyk chciał mu po prostu wziąć jednego tosta, zaczęli się bić od tego tosta i ten chłopiec wykrzyczał, zostaw mi te tosty, bo to jest mój jedyny posiłek w ciągu dnia. Mówimy o Polsce, o środku Europy, o rodzinach, które dostają różne zasiłki, głodne dzieci. Wiesz co, to jest, powiem ci, że dla mnie jest przerażające to, że my mamy taką w współczesnych społeczeństwach, mamy niesamowitą zdolność do chowania takich rzeczy, do chowania tematów. Zobacz, chowamy bezdomne dzieci, chowamy starość, chowamy niedołężność, tak. Chowamy to po prostu, tak. No nie? I wiesz, dlatego myślę, że jak mamy taką przestrzeń podcastu, żeby o tym rozmawiać, no to jest fajnie, żeby o tym rozmawiać, bo my po prostu te rzeczy chowamy. Tak. Wiesz, mamy nie wiem, niedołężnych dziadków, no to schowajmy ich, no nie? Schowajmy ich w ładnym z zewnątrz budynku, oni tam sobie dokończą życie, no nie? Tak, bo tak, kiedyś, tak. Kiedyś oni byli z rodziną, tak? Kiedyś byli blisko, kiedyś ta rodzina się nimi opiekowała. Kiedyś oni byli wydalnie użyteczni, a teraz byli, są bezużyteczni. Wiesz, nawet jak byli bezużyteczni, oni byli, tak? Te dzieci małe, średnie, duże widziały. Jest babcia, prababcia, dziadek, trzeba im pomagać i tak dalej. My w tej chwili mamy tendencję do tego, żeby to chować, no nie? Ale... To jest jakaś taka moja obserwacja, ale chciałem teraz przejść do tego, no bo robisz badanie, tak? Tak. To jest też twoja praca, no nie? Rozumiem, że na rowerze masz zakupiony przez UJ. Oczywiście. Oczywiście. No, prosta sprawa. Herbem, zamiast z przodu, wiesz, Bianki, herbu, no to jest herbu UJ, rozumiem, no nie? To prosta sprawa. Co w tych twoich badaniach jest takiego, co zaskakuje twoich odbiorców? Bo ja sobie tak myślę, że teraz tak, jak ty pojedziesz na konferencję taką, gdzie spotykasz się z pedagogami innymi w Polsce, tego, bo to jest ta wariantka od rowerów. Tak. Nie wiem, czy tak jest, ale tak sobie myślę, to może być ta wariantka, to ta chyba, ona przyjechała rowerem. No nie? Trochę tak jest. Co ty tak naprawdę pokazujesz tymi badaniami? Czyli moim celem było... użyję takiego słowa chyba stworzonego przez siebie, uwidzialnić niewidzialne dzieci. Ja chciałam pokazać, znaczy chciałam i chcę, bo nadal to robię, a książka jest pisana. Chciałam pokazać, że w Polsce są niewidzialne dzieci. Chciałam uwidzialnić je. Jest tak, jak mówisz, nie zawsze, ale bardzo często ja słyszę, ale w Polsce nie mamy dzieci ulicy. Co to są w ogóle za badania? Albo przecież w Polsce dzieci nie głodują, jest 500+. Głodują dzieci, są dzieci ulicy. Ja po prostu odpowiadam. No dobra, to jest ta opowieść, która popłynęła i ta smutna część opowieści, ale pozytyw, to się zmienia? Widzisz przyszłość? Widzisz, że to osiągniesz coś tą pracą? Czy jedynie unaocznisz nam to, czego nie widać?
i to zostanie w tym tak, jak jest. Ja widzę, że się zmienia, a z drugiej strony też mam takie życzenie, żeby się jeszcze bardziej zmieniało, bo no nie wiem, wiadomo, czy... To wiadomo, ale tak jak mówimy o rzeczywistości, tej, którą jest na ten moment, jest dzisiaj tam 13 września, tak? Tak, na pewno zwróciłam... Co się zmienia? Na pewno zwróciłam już środowiskom pedagogicznym uwagę na to, że w Polsce jest grupa takich pedagogów, którzy pracują na ulicy i jest pewna specyfika ich pracy, co się przekłada na to, że na przykład na uczelni w programie studiów weszły te treści, które no, jak gdyby mają studentom pokazać, że jest street working. Kolejna generacja pedagogów będzie już uczulona na to. Będzie świadoma problemu, który chcesz pokazać. Już jest świadoma, bo studentki już słyszą o street workingu, już słyszą o dzieciach ulicy, już znają ich specyfikę, więc to jest na pewno taka wartość, która zostaje, bo studentki mówią, że na przykład na praktykach robią się bardziej czujne na dzieci, na ich kontekst rodzinny. Jak dziecko przychodzi na przykład do jakiejś świetlicy osiedlowej, to studentki już potrafią zidentyfikować, czy to dziecko, jak gdyby z jakim bagażem ono przychodzi, co ono może mieć w domu, no przysłowiowym, czy w cudzysłowie w domu. Czyli to się zmienia na plus. Tak, to zdecydowanie. Czyli ta opowieść nie jest do końca smutna. Nie, ona nie jest smutna. Ona jest i smutna, chociaż i wesoła. Chociaż jest gorzka, tak? Jest, jest gorzka, taka słodko-gorzka. Słony karmel, o. Wiesz, jakby dla mnie jest ciekawe to i w kontekście, tak mówisz, no może nie chcemy dotykać kontekstów politycznych, ale z drugiej strony why not, jest że... Przed wyborami, my też mamy tą przestrzeń. Tak, no, myśmy się zrobili, to mamy, wszyscy nie? Wszyscy wyborcami. Ale wiesz, o czym myślę, że muszą... Żeby się zaopiekować tymi dziećmi ulicy, muszą powstać NGOsy, tak? Czyli ktoś, kogoś musi, że tak powiem, wewnętrznie ruszyć. Harpnąć. Tak. Żeby powstał NGOs, żeby założył stowarzyszenie, fundację, tak. Tata, jakąkolwiek formę sobie tam ktoś wymyśli, tak? Że ktoś musi to zrobić, bo oczywiście my możemy wiele rzeczy na państwo, albo państwo, tak? Bo państwo powinno, no pewnie powinno, tak? Ale właśnie dla mnie są takie sygnały, że nagle powstają stowarzyszenia, fundacje i tak dalej, które robią rzeczy za państwo. Tak, tak. Po prostu. Tak. I dla mnie to jest smutny wniosek, taki, że wiesz, my dużo mówimy o tym, jak to wspaniale wszyscy dbają o wszystkich teraz, a rzeczywistość jest taka, że no, ktoś nas opycha jakąś teorią i skrzętnie ukrywa rzeczy, które są, no, które są prawdą, rzeczywistością, tak. I to jest dla mnie, to było jak ja zacząłem czytać te rzeczy, które publikujesz, to myślę, ale jak? No nie, dla mnie to było takie, wiesz, no oczywiście, że jesteśmy uprzywilejowani i wiesz, dwóch białych, heteroseksualnych mężczyzn prowadzących podcast, najbardziej dyskryminowana grupa społeczna w Europie, no nie? I w Stanach. Of course, ale wiesz, jakby patrząc na to, otwierając, zaczynam się sobie niemożliwe. I potem zaczynasz drapać po powierzchnię i myślisz sobie, to nie, że niemożliwe, to jest rzeczywistość. I teraz, i potem włączasz jakieś tam media i myślisz sobie, no zrobiliśmy to, zrobiliśmy, budujemy most, budujemy ścieżkę rowerową, się jaram tym, co się rowerowo dzieje. Tak sobie myślę, pierwsze rondo będzie w Krakowie tak, rowerowe. Ale wiesz co, ja sobie się zrobię z tą ścieżkę rowerową. Wiesz, tak rzeczywiście. I są projekty te obywatelskie, zróbmy plac zabaw, zróbmy to, wiesz, jakby nagle się okazuje, że my się zajmujemy niepotrzebnymi rzeczami. W sensie, w kontekście twoich badań i twojej pracy, my się pierdołami zajmujemy. Znaczy powiem, wiesz, tak, robimy sobie następną ścieżkę rowerową wzdłuż Rudawy, tak? Tak. Że jak już politycznie chcemy, no nie? Tak. Niektórym się spodoba, niektórym nie. Dla mnie największy szok jest taki, że w Polsce głodują dzieci. Ja naprawdę w maju widziałam głodne dzieci. I to nie było tak, że te dzieci są głodne, bo chcą zjeść kolejną czekoladę. One są po prostu fizycznie głodne. One są kromkę z pasztetem. Tak. No więc co robią? Kradną. Dzieci... Tak jak, nie wiem, moje dziecko, jak było małe, mi opowiadało, że się czymś tam bawił samochodzikiem, tak dziecko mi przychodzi i mówi, dzisiaj ukradłem paczkę chipsów i dwa batoniki. Po prostu. Ja nic nie mówię, bo ja wiem, że to dziecko jest głodne. I żaden polityk nie powiedział... Nie możesz kraść, nie? Wie, że nie może, tylko to nie jest ta kultura, gdzie nie wolno kraść, nie. Bo to jest taka kultura, gdzie się po prostu kradnie. Znaczy on gdzieś musi zjeść, więc tak jakby nie ma alternatywy. Ja też myślę, że czasami kradnie do zabaw. Nie założysz się nigdy, czy ukradniesz? Kradłem i to byłem w trzeciej klasie podstawówki, głupio mnie do tej pory.
No, ale to wiesz, jakby, ja myślę, że no właśnie, mhm. Wiesz, że jakby ja też sobie jestem w stanie przywołać taką rzecz. Znałem że... się w domu, dostałem lanie, musiałem pójść do sklepu, oddać i zapłacić pieniądze. I to był największy wstyd, jaki no, miałem. No, ale wiesz, o co chodzi, że tak, ale teraz zobacz, jaka jest różnica. Że w domu ktoś ci powiedział, to jest to jest złe, teraz zrób tak, tak, tak mm-hmm. i tak. A tam, a tam ktoś wróci i powie, to elegancko, brawo tak, ty. Ale musiałem zaliczyć pokutę i to było to najgorsze no tak. element. Jakie słowa, pokuta i co robiłeś? No musiałem pójść do sklepu, powiedzieć tej pani, że to ukradłem, przy tacie moim, zapłacić za to i znieść tak jakby tą taką infamię. No tak, upokorzenie. Upokorzenie, no, tak. No i musiałem to wziąć na klatę. Bardzo często jest tak, że sprzedawczynie sklepów lokalnych nie użyje nazwy, one wiedzą, że te dzieci podkradają różne rzeczy i nic nie robią, bo co mają zrobić? No tak. No wiesz, tak, no bo dziecko będzie głodne. No. Znaczy, przychodzi ci dziecko, które jest po prostu brudne, ma smarki do pasa, prawdopodobnie no, może mieć, nie wiem, w szynie, może. Widzisz, albo że na przykład jest lanie, dokładnie, nie? Widzisz, że jest zimna, ona jest w jednej bluzie i no, no co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak? Ale fajnie by było, gdyby na przykład osoby, które mówią o prawach dziecka w Polsce, zaczęły też mówić, o jakich dzieciach mówią. Bo ja jak słucham o prawach dziecka, to dla mnie to jest taka abstrakcja wyjęta ze wszystkiego. Ja czasami pytam, ale o jakich wy dzieciach mówicie? Kim jest to dziecko? To jest jakiś dyskurs neoliberalny tak, o tak. dzieciach z klasy średniej, które mają jakieś prawa, nieprawa. Jakie prawo ma dziecko na Bobrku w Bytomiu albo w Katowicach, w Familokach? Żadnych praw te dzieci nie mają. My nie mówimy o prawach takich dzieci, tych dzieci. Mhm. Bardzo często się mówi, albo tamte dzieci. I ja to słyszałam od pedagogów, nauczycieli w szkołach. Tamte dzieci się nie nadają. Od harcerzy to słyszałam w jednym miejscu. Ja się pytam, dlaczego te dzieci nie mogą z wami chodzić razem do waszych zuchów, tak? Jaki jest problem? Bo tam no dziewczynki chciały chodzić. A harcerze mi powiedzieli, no nie, te dzieci nie będą. No ale nie. Wiesz co, ja takie rzeczy widziałem, nie. Mieszkając na przedmieściach Krakowa, w momencie, kiedy dziecko z prywatnego przedszkola przyszło do przedszkola publicznego. I to było takie dla mnie takie zetknięcie z, jak powiedziałaś, tymi dziećmi. Tak, te dzieci. No nie? Mhm. One były w przedszkolu. Mhm. Były w przedszkolu te godziny, które było w przedszkole za darmo i te godziny, kiedy dziecko mogło zjeść. One po prostu tam wtedy były. I ja zacząłem rozmawiać z dyrekcją. Mówię, że ale kurczę, może spróbujmy coś jakby zrobić, no nie? Jakby spróbujmy pozyskać fundusze, mhm. bo są projekty, możemy napisać projekty, możemy zaangażować jakiegoś NGO-sa i tak dalej. I pani dyrektor powiedziała do mnie tak, mówi, wie pan co, ale pan jest pierwszą osobą, która w ogóle przyszła, żeby chcieć o tym rozmawiać, mhm. chcieć o temacie rozmawiać, no nie? I ona mi wtedy powiedziała, pamiętam przykład jak dzisiaj, że do niej przyszedł ojciec chłopca, który faktycznie był zaniedbany i biedny, powiedzieć, że to on będzie nagrywał zakończenie roku, bo on odłożył 500 plusa na kamerę, żeby nagrać zakończenie roku. I to pani dyrektor mówi tak, no ja myślałam, że go rozszarpię po prostu. Mówi, bo wiem, że dziecko jest zaniedbane, że nie ma na wycieczkę, że nie ma na książkę, że nie ma na logopedę, na coś tam. Mówi, ale... Ale ja mówię, że spoko, mówię, to jest po prostu inny priorytet. Ja mówię, nie może, no jasne, że jest pani zła, mówię, to jest coś oczywiste, ale ten człowiek po prostu inaczej myśli. Jego kapitał, że tak powiem, intelektualny jest taki, że dla niego to jest najlepsza rzecz, bo on będzie miał nagranie zakończenia roku dziecka. Mhm. Wiesz, no tak, bo to jest tak, że na przykład przed tymi pustostanami stoją samochody niemieckich marek. Mhm. Wszędzie są trampoliny, baseny, to znaczy te takie baseniki dla dzieci. Jasne. Po prostu to jest to, co powiedziałam na początku. Rodzice, najczęściej matki, ale ojcowie tam też się zdarzają, nie potrafią wydawać pieniędzy na rzeczy, które są niezbędne ale dziecku. Ale to jest ich jedyna tak jakby opcja, wersja tego, jak oni sobie radzą z emocjami. Im się wydaje, że jak będzie ta trampolina, ten basen i tak dalej, to spełnili ten swój obowiązek. Tak sobie radzą, tak umią. Tak. Wiesz co, ja nie, jest ich, nie jest ich winą, że są w miejscu, w którym są, ale to znaczy, że można im dalej pomóc. Co, ja rozmawiałem z człowiekiem, który zrobił dokładnie to samo, czyli w sensie jakby baseny, trampoliny, tratatata, poszedł w tym kierunku, mówi, bo ja mu daję to, tak. czego ja nie miałem, jak byłem dzieckiem. Mhm.
Tak, tak. I ja długo to trawiłem. Miałeś mindfuck. Znaczy, wiesz, po prostu długo to trawiłem, bo ja, wiesz, ja, a wzięła się tą dyskusja, że ja swoim dzieciom tego nie kupiłem, bo stwierdziłem, że jest im to niepotrzebne po prostu. Jasne. No nie? Ale wiesz, jakby, do czego zmierzam? A też nie miałeś. To akurat, wiesz, co ja tam... Miałeś trampolinę za komunę? Nie wierzę. Jak sobie zrobiłem. Wiesz, tak. To sąsiad rozbierał dom i tam były takie deski, wiesz... Myśmy pływali na steropianie w takich dziurach, gdzie po budowie była woda, się zbierała i to też było fajne zabawa. Wiecie, co jest ważne? To jest szalenie ważne, co mówicie, bo ja to widziałam i też, bo nikt ani tych ludzi nie obwinia, ja ich kompletnie nie oceniam. Natomiast wiem, że oni chcą się poczuć ważni w społeczeństwie i podnoszą sobie swój prestiż właśnie takimi rzeczami, gadżetami różnymi. Moje dziecko też ma, każde tak. dziecko ma telefon. Ma telefon. To są głodne dzieci, które mają iPhony, bo, aha, i kolejna rzecz, którą się podnosi prestiż, to są imiona dzieci. Też. I na jeszcze, maksa. I jeszcze na maksa. Jedno jest badanie, które ja doczytałem. W Stanach Zjednoczonych zrobiono duże badanie, bo prawie na 100-tysięcznej grupie, kto kupuje rozszerzone zestawy w McDonaldzie? Najbiedniejsi. Tak. Dlaczego? Bo oni się chcą poczuć, że dziś zamówili większy posiłek, lepszy. Są tacy premium. Tak. Bo on XXL zamówił, tak? Bo jak wpadasz ty do McDonalda, potrzebujesz co zjeść? No kanapkę i wychodzisz, wiesz, że jest niezdrowe. Kawa i frytki. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. A dla takich ludzi to jest jedyne prestiż. Miejsce, gdzie oni mogą pokazać się, że prestiż, tak? Ale odnośnie imion, przypomniałaś mi sytuację właśnie z tego przedszkola, gdzie dzieci miały angielskie imiona, i takie turbo polskie nazwisko. Tak. Wiesz, to na zasadzie przykład, a ja ci dam taki, wiesz, inny. Kevin Ziemniaczek. Tak, tak, no nie? Tak. Rozumiesz, jakby i naprawdę Keviny, to... Alany, Briany, Vanessy, Jessiki. No ale wiesz, ale to jest taki dla mnie taki papierek lakmusowy tego jakby z pewnego sposobu myślenia, próbowania, może nie wyjścia, tak, ale próbowania zaistnienia, nie? Uprawomocnienia też jakiegoś, poczucia się ważnym, uznanym w społeczeństwie. Ja już, wiesz, bo to, że jest przed familokiem basen, to jest raz, ale pytanie, co jest w tym basenie? Ja się spotkałam z sytuacją, że ojciec odkażał basen Acze i te dzieci się w tym kąpały. A po prostu dzieci ulicy, czy dzieci na ulicy są tak odporne na wszystko. Tak, dokładnie. Były różne, i po prostu się nigdy, im się po prostu nigdy nic nie dzieje. One są brudne, poobijane, naprawdę po prostu cały dzień na podwórku, zjedzą byle co, tak zwane. Im się naprawdę nigdy nic nie dzieje. W zimie bez kurtek, cały rok w jednych butach. Kiedyś uznałyśmy ze z koleżankami, streetworkerkami humorystycznie, że to są idealne dzieci. Dlaczego? No bo nic nie musisz przy nich robić, nie? No wiesz, no to one sobie poradzą ze wszystkim. No jak są głodne, to ukradną, tak? Znają takie sposoby. Bo one są takie self-support. Survival, bo one są samoogarnialne. Tak, one wiedzą, co znaczy self-support. My próbujemy jeździć maratony i dorabiamy do tego story. Powiem ci, nie jestem jeszcze w stanie tego plot twistu jakby trawić na razie, no, ale jakby pomyśl szerzej, się, no, próbujemy się, no. zrobić z ultra, że my takie przejechaliśmy 1000 kilometrów, dwa i w ale nie sugeruj, że teraz będzie ultra lekko, nie, hardcore nie. i musisz ukraść jedzenie. Na okoliczność tej dyskusji jestem całkowicie poważny. Ale jakbyś chciał, to możesz zapytać, jak to się robi. Tak, w warunkach społecznych te dzieci są self-supported. No tak. One się tak, samoogarniają. Ale dlaczego? Tak. No bo nikt nie dba, tak? No. I one nie mają gdzie zadzwonić po pomoc. One nie wyjmą karty kredytowej, tak. nie kupią sobie koła, tak? Tak. To jest czysty self-support. Nam ale się wiecie, wydaje, że robimy wielkie rzeczy, a wielkie rzeczy toczą się w ciszy. Poznałam ostatnio dziewczynkę, nastolatkę, która świetnie jeździ na rolkach, robi takie triki, że mi szczęka opadła. Ja jej opowiadałam o rowerze, ona mi opowiadała o rolkach. No i mówiła, że uczy się z YouTube i z innych tam mediów społecznościowych i z kanałów. I ja tak od słowa do słowa, a jeździła świetnie. No chłopaki na skateparku, pamiętam, że tak jeździli, jak jeszcze gdzieś tam kiedyś chodziłam na skatepark. I ona mi zaczęła opowiadać, że jest u niej w miasteczku klub, ale ona stoi zwykle pod siatką, bo jej trener nie wpuszcza.
Okazało się, że po prostu matka nie ma pieniędzy, żeby jej treningi opłacić. Mhm. I ona przychodzi na te treningi, stoi przy siatce i obserwuje, jak trener uczy dzieci, potem wraca na swoją ulicę i ona się na tych rolkach uczy i powtarza. I trener to zauważył. I zauważył, że dziewczyna ma super talent i czasami ją wpuszcza, ale rozumiecie, to jest tak jak dziecko z getta, które po prostu ktoś wpuszcza. A ja się pytam, a dlaczego to boisko szkolne i ten skatepark nie jest otwarty dla dzieci? Dlaczego ta dziewczynka nie może chodzić tak jak jej rówieśnicy? No, bo wiesz, jest ona tym dzieckiem. Bo jest tym dzieckiem. Ona to ogarnia, tak jak mówisz, ona jest świetna w tym, co robi i ona sama się tego nauczyła, ale wiecie, jaka jest cena, jaką ona płaci, nie? No, ale wiesz, jakby weź jakby poziom upokorzenia, jak stoisz przy tej bramce i wiesz, i obserwujesz, i patrzysz. Przez i jakby, siatkę patrzysz, tak, jak w więzieniu, no właśnie, czujesz. Ale wiesz, jakby to poziom upokorzenia jest taki, że kurde, po tym jak mówimy o takim kapitale emocjonalnym człowieka startującego w życie... Jaki ten, jego tam nie ma, tam wiesz, tam jest emocjonalny, tam nie ma kapitału, tam jest emocjonalny dług po prostu, no nie? I takie traumy, które się będą ciągnęły zawsze i potem jasne. Będzie kupować, wiesz, tak, potem będzie kupować trampoliny i baseny, i tak? I tam wlać, bo też nie będzie wiedziała, tak, bo to wynika też z niewydolności wychowawczej, no ci ludzie nie wiedzą, jak mają dbać o basen i o dzieci, no to wlewają acze. Powiedz mi, gratuluję najpierw, że tak słowem wstępną nagrodę, którą dostałaś, to było mi miło, jak widziałem, że dostałaś, tak sobie myślę, a ja ją znam. Będę miał autograf. Tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, ale no między takim, wiesz, jakby persony też, ja sobie myślę, ale okej. Okay. Wiesz, dla mnie to było takie, znam tak ważną osobę, między takimi personami myślę sobie, o kurde, jest poważnie, jest gruba sprawa. Czy to jest dla ciebie wyróżnienie, czy zobowiązanie? Bo ja na przykład nagrody czasami biorę na siebie tak, że okej, ale teraz to ja muszę. Wiesz co, ja zareagowałam właśnie bardzo podobnie. To jest ciekawe, ponieważ ja otrzymałam tę nagrodę i pomyślałam, no dobra, no to teraz no po prostu, dziewczyno, bierz się do roboty. Jak gdyby, wiesz, zupełnie na odwrót, nie? Że ja, bo mnie się wydawało, że to, co ja robię, to jest takie po prostu, takie zwyczajnie, no... No są dzieci, o których wiem, że są, tak? Część ich rodziców siedzi gdzieś tam w zakładach karnych, część jest niewydolna wychowawczo. No są, nie wiem, zasmarkane, głodne. Tak upraszczam teraz, ale wiesz, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi. I nagle ktoś mi za to daje nagrodę. I ja pomyślałam sobie, a tam, wiecie, takie porównania, że Korczak, no to brzmi, tak? I ja okej, i pomyślałam, dobra, to ja teraz tak naprawdę muszę się wziąć do roboty. Dało ci to kopa? Dało mi to strasznego kopa, wielkiego kopa, bo ta nagroda mi jak gdyby dała legitymację do tego, że ja mogę wziąć ten rower i jechać w te przestrzenie, bo nie wiem nawet jak to powiedzieć, bo to jest takie trochę wzruszające, a trochę takie okej, dobra, ja to po prostu mogę robić, tak, bo jest szansa, że świat to zobaczy, że... Ale masz też mandat taki trochę agresywniejszego, już nie proszenia o pomoc, ale żądania, że ktoś ma pomóc, czy umożliwić ci to, czy tamto. Tak. Masz tą legitymację, że tak, to nie, tak, że pan tak. mi łaskawie pomoże, pan mi ma pomóc. Tak. Możesz wejść bardziej z buta, nie? Jest coś takiego, chociaż absolutnie wymykam się wszelkim stereotypom wtedy i też ludzie to różnie traktują, bo ale wiecie, dobrze, no... wtedy się urzędnicy trochę gubią i muszą ci pomóc, bo to jest ta wariatka, której jak nie pomożemy, to nawróci. Tak, ona jeździ na rowerze, no, dokładnie. Lepiej pomóc, bo tak, nawróci. Tak, tak. Ale zdarzyło się na przykład, że na jedną konferencję przyjechałam samochodem i mnie wszyscy pytali, czy mam rower w aucie i to było takie bardzo, bardzo okej do mnie, takie przyjazne. Chociaż później się trochę czułam jak miś skrupówek, bo chcieli sobie zdjęcia ze mną robić. I z rowerem. Tak, dokładnie. Cena sławy, przebrałam na przerwie i chciałam sobie pojeździć, żeby trochę się też przewentylować.
oscylować emocjonalnie. No i tam uczestnicy konferencji zobaczyli i wtedy się czułam jak mi skrupówek, ale pomyślałam, okej, dobra, fajnie, ja to po prostu wykorzystam, żeby mówić o dzieciach niewidzialnych. I ja wiem, że są środowiska, które mają dość słuchania mnie, ale ja i tak będę o tych dzieciach mówić. Wiesz co, ja myślę, że... Czyli jesteś śmielsza. Jestem śmielsza, jestem odważna, i bo też była taka sytuacja, że ja wyruszałam w podróż, jak umierał Kamil z Częstochowy. I ja wtedy sobie pomyślałam tak, że ja będę jeździć na tym rowerze, dopóki będę wiedziała, że w Polsce chociaż jedno takie miejsce jest, jak to, w którym mieszkał Kamil. Po prostu. A takich miejsc, słuchajcie, bardzo dużo. My mamy strasznie dużo do zrobienia jeszcze w tym kraju. Bo dlaczego dzieci giną? Dlaczego one głodują? Dlaczego one nie mogą na rolki chodzić i się uczyć po prostu tak jak te dzieci z przedszkola, o którym mówiłeś? Mhm. Ja tego nie rozumiem, tak? Ja po prostu dlaczego? Bo wszyscy unikamy wzrokiem tego tematu. Bo nie chcemy widzieć. Ale wiesz dlaczego? Bo mało jest przestrzeni w mediach różnych. Chociażby wiesz, no zobacz, mamy podcast rowerowy i jakby, tak jak powiedzieliśmy, ten rower jest tylko pretekstem i rozmawiamy o czymś zupełnie innym, o mega ważnym temacie. O mega ważnym temacie. I ja myślę, że jakby się jeden z drugim, ludzie, którzy robią media, ocknęli i powiedzieli, ej, możemy sobie gadać o tam, wiesz, gwiazdeczkach, gwiazdorzeniu i robieniu następnego kampera z czegoś tam i jeżdżeniu po świecie. I to jest fajne, ale są też ważne tematy i tematy poważne. Wiesz, ostatni odcinek, który poszedł wczoraj, było o dwóch wariatach, którzy pojechali do Sudanu. Ahoj, przygodo. Wiesz, bo po prostu odpaliło im i pojechali, nie? Pokręcili się, chcieli poodwiedzać kampusy, uniwersytet. Mhm. I super, i to jest dla zabawy. Mhm. Ale równie, moim zdaniem, odpowiedzialność nawet tych mediów malutkich, takich jak nasz podcast, jak YouTube, jest w tej chwili strasznie dużo do tego, żeby też mówić o rzeczach ważnych. I po prostu się nie... Bo ja się na przykład boję trochę, tak? Wiesz, jakby i jadąc tutaj i trochę się przygotowałem i trochę się bałem tej rozmowy. Ale boisz się mnie, czy... Nie. Dzieci? Bałem się tego, czego się dowiem i się dowiedziałem, tak? Dlaczego? Bo teraz musisz to nieść i to już nie jest niewidzialne. Tak? Jakby, wiesz, tak powiedziałeś, uwidoczniłaś te dzieci, tak? Bo zaczniesz to widzieć, jeżdżąc na rowerze. Właśnie, i teraz wiesz, i to jest trudne. I to jest temat trudny. I to nie jest temat, wiesz, jakby tam, a Gosia na gravelu, a co pakujesz, jakie masz tam oponki, no gumowe, no nie? No bo jakby w kontekście tematu, o którym rozmawiamy, to z gumy, no nie? Bo jakby to mało istotny temat, z czego jest ta opona w tym momencie. No bo to nie? są technikalia, które... Są najprostsze do omawiania, bo tu można pływać i to nie niesie żadnych emocji, konsekwencji. Nie musisz się starać. No. Opiszesz, dziękuję za... I to wiesz, no, nie robisz ładnych zdjęć w twojej pracy. Nie, tak? Nie pomiędzy robię pracą narobisz, zdjęć. Ale wiesz, jakby w twojej pracy nie narobisz ładnych zdjęć. Nie, ja nie robię ładnych zdjęć, bo jak mam zrobić ładne zdjęcie dziecka, które ma brudne ręce, a naprawdę brudne, takie niemyte nigdy i bije kogoś cały czas i nie potrafi się uśmiechać, bo zamiast budować wieży z klocków, ja mówię, ładną wieżę zbudowałeś, to nie wieża, to pistolet. I dzieci mnie cały czas na ziemię sprowadzały. Czyli cały czas. Cały czas szachmat. To nie wieża, to pistolet. A opowiadam o sytuacji, to was może trochę zdziwić, że w Polsce są dzieci, które są wyrzucane z przedszkoli, bo jest taka placówka w Katowicach, właśnie taka wsparcia dziennego, która przyjmuje maluszki. Byłam tam, widziałam grupę dzieci, 2,5-5 lat i te dzieci już w swojej edukacyjnej karierze wyleciały z przedszkola, bo ich nikt w przedszkolu nie chce. Bo, cytuję, się nie nadają, bo z nich będą bandyci. I te dzieci spędzają czas w tym miejscu, bo alternatywą jest odebranie dziecka matce i żeby dziecko no, gdzieś poszło do tak zwanego domu dziecka. Więc tam po prostu te streetworkerki wszystko robią, żeby to dziecko zostało z matką, ale żeby matka dostała pomoc w opiece, w wychowaniu, w trosce o to dziecko. Ja mam znajomego, który prowadzi dom dziecka w Radomiu i on mi mówi, że na przestrzeni swojej kariery robi to 30 lat, jest wychowawcą. Mówi, że na palcach dwóch rąk policzy dzieci, które były bez rodziców. Tak. Za ten czas, co on jest w domu dziecka. Tak. Ale bo zmierzamy do, że tak powiem, chciałbym, żebyśmy zmierzali do jakiegoś podsumowania, ale myślę, że nie mamy tego jak podsumować. Ja chciałbym cię prosić o jedną rzecz, że jeżeli teraz możemy wykorzystać ten podcast i to medium, do tego, żeby nasi słuchacze mogli, żebyśmy zrobili taki call to action. Czy oni coś mogą teraz zrobić w tym momencie, jak słuchasz tego podcastu, możesz wyciągnąć telefon
nie wiem, znaleźć fundację, którą możesz wesprzeć? Co ludzie mogą zrobić, ale tak słuchając tego odcinka? Żeby jakoś minimalnie, wiesz, bo ja jestem przekonany, że takie generowanie minimalnego wpływu, tak wiesz, 5 osób, 10, że 5 osób zamiast wpłacić na Patronite'a albo kupić sobie kawę, dzisiaj wpłacą 30 zł na jakąś fundację. Albo nawet, nie wiem, zwrócenie uwagi swoim dzieciom w przedszkolu. Co mogą zrobić? Spytać, czy są dzieci, które na przykład nie jedzą, bo 100% jestem przekonany, że nasze dzieci widzą takie dzieci. Tylko dzieci myśmy im nie zwrócili widzą. Uwagi na to, że masz kogoś w klasie, kto nie je ciepłych posiłków na stołówce z tobą? Zadałeś takie pytanie swoim dzieciom? Nie. Ale no, nie. Po nagraniu ci o tym powiem. Wiesz co, przyszło mi do głowy coś takiego, bo będą nas słuchać ludzie z całej Polski. Dowiedzieć się, czy w ich mieście jest organizacja, która pracuje z dziećmi na ulicy. To jest, zwykle to jest albo jakaś organizacja, która się nazywa Pedagogika Ulicy, Streetworking, Streetworking dla dzieci. Czy są takie organizacje na ich terenie? To jest pierwsza rzecz. A w Krakowie kto to może być? Jak jesteśmy w Krakowie, to kto to może być? Wiesz co, w Krakowie być? Są trzy bardzo fajne organizacje, bardzo dobrze pracują. Jest Fundacja Ukryte Skrzydła, Stowarzyszenie Parasol i Fundacja Nowe Centrum. I to są fundacje, które zajmują się, prowadzą też świetlice, prowadzą placówki wsparcia dziennego i prowadzą streetworking i szkołę mobilną. Fundacja Ukryte Skrzydła wyjeżdża ze szkołą mobilną na podwórka Nowej Huty i tam prowadzi podwórkowe działania takie streetworkerskie. Także są, w Krakowie są dzieci, mogę powiedzieć, że są te dzieci zaopiekowane, ale właśnie a propos zaopiekowanych dzieci, teraz przed wyborami pytać swoich lokalnych polityków, kandydatów, czy coś wiedzą na ten temat, czy mają jakiś program wsparcia, program też edukacyjny dla rodziców, dla tych takie matek. Takie krojenie kiełbasy. Tak, no krojenie kiełbasy, najlepiej wegańskie jeszcze, żeby też wiedzieli, że mogą być rodzice na ich terenie, lokalnie, którzy nie do końca wiedzą, co mają z dziećmi zrobić, mówiąc tak najogólniej, jak się mają nimi zająć. Żeby nie reagować tylko wtedy, jak media nam powiedzą, że gdzieś w Częstochowie kolejne dziecko zostało rzucone o piec, bo to jest za późno. Lepszej puenty nie będzie. Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media.